uśmieszek do kamerki. Co? Człowiek? Potem się okaże, że nie nagrywam. Uważaj sobie. Siemka, dzisiaj jesteśmy na Pyrkonie i w tym momencie jestem w stroju Mercy, nowych kostów, haha. Hej, słuchajcie, udają się fotki, no szybciutko, ale jak zawsze z Mikasą, zawsze się udaje. W ekspresie. Ono, na tym razie najszybciej pracujących fotografek w Polsce, moim zdaniem. Także wyszło, a w czwartek, jeszcze w czerwcu będzie powtórka, także będziemy śliczne. Na razie. I co, jeszcze będziemy dzisiaj oglądać maskadę razem. Także zaraz wam pokażemy jakieś klipy i będzie fajnie. I dzieci w tle. Pa. It is over. He is dead. Excellent work. The fire of my heart glows with a brilliant purity unmatched. Every spark of it I will channel into the dragon soul. I will cleanse whatever corruption I can. Take heart, heroes. Life will always blossom from the darkest soil. Life of the slain, called out by name. Co? A, no, nie mam faktycznie. Tego, że zniszczyliście połowę mojej armii oraz moich podwładnych. No ale wiadomo, nieporozumienie. Dlatego w ramach rozejmu przyjmijcie ode mnie ten oto podarek oraz wiersz napisany przeze mnie dla was. Kartoniku nasz malutki, rośnie, rośnie ogromniutki. Karton rośnie, że aż strach. Pokój z wami? Żartowałam. Na magię przyszedł czas! Magiczna różdżko, powiększ mojego potwora! Oh!
się Diego. Nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy mordować. No. This power to destroy you. They won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here. You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No. And all your suffering will have been for nothing. Siemanko, to Diego tam. O, nie wiem, czy teraz. O, nie wiem, czy nie... O, bo tak jest. Czekaj, wolę trzymać to obiema dłońmi. Tak, już cały czas się nagrywa, czy... No, ale nie wyostrzyć, bo jest... Nie wyostrzyć, dobra, to trudno, nie będziemy widać. Oto nasz piękny ścierwojad z Ulmulu. Nagrywa się, jest słynny red. Oto nasz piękny, niezastąpiony, bezimienny z jeszcze piękniejszym Ulizielem. Oto nasza główna pani fotograf. Już panią wyostrzam. Yumi Kasa, dzień dobry. Piękna, tak równie jak zdolna. Dziękuję. Mateusz aka Korkalo. Tutaj piękny pas. Miał Adidas niestety, ale zdjął, byłoby fajniej. Przepiękny urszak, niesamowita, dbała się o detale. Chcę, żeby niestety, ale ten aparat ma dobrą jakość. Już chcę powolutku cię tutaj całego sfilmować. Spada ci niedźwiadek. Czekaj. O, już. O. Proszę, sam te koraliki plutu w cholerę długo. Super detale, nawet nogi ma. Piękne. Chcesz się pokazać, Adi? O, śliczne nogi. A to nasz piękny Milton. Damn! How you doing? Jeszcze możesz mi nie pokazać. Tylko uważaj, strasznie. A to ja, wasz narrator. Kurde, co się włączyło? Włączyło się? Nie, cały czas nie. Nagrywa. Aha. Bo to nagrywa. Diego tam, przebrany za Diego. Jak Borat. I co tam jeszcze? Pani jeszcze. Mamy bagienne ziele. Co prawda, zapas sobie. Tylko, co prawda to jest tylko papier, no ale zawsze coś. To jest tylko, tylko papier. Tak, tylko. Nie ma tam nic innego, nie ma. Na pewno. Tak. Winny się tłumaczy. Milton, zapalisz nam? Nie, ja nie palę. A, właśnie, muszę pokazać jeszcze laseczkę urszaka, bo zapomniałem pokazać laskę. To jest żywica. Może powiesz, Adi. Żywica, krew, pot, łzy i spędzenie. Inne płyny ustrojowe. To brzmi jak cosplay. Zdjęcia w lasie, lesie swędzą. Okej. Okay. Nie komarą. Nie jest tak źle, jak mogłoby być. Jak tam relacja bezimienny? Pokaż mi swoje. Przyjacielu, mam tylko towary najlepszej jakości. Nic się stało. Topił się w ten, bo to tak, właśnie. Rozumiem. Przepraszam.